Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęli Państwo zaproszenie na dzisiejszą konferencję prasową, konferencję, której celem jest podsumowanie 2 lat mojej działalności w parlamencie, przedstawienie kilku informacji dotyczących tego, co planuję na najbliższe tygodnie w swojej działalności, no i oczywiście udzielenie odpowiedzi na pytania, które pewnie Państwo będą mieli. Szanowni Państwo, 25 października minęły 2 lata od dnia, kiedy odbyły się wybory parlamentarne, wybory, podczas których dzięki Państwa głosom, głosom mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego, ale także kilkuset głosom mieszkańców województwa świętokrzyskiego spoza naszego miasta i powiatu, zostałem wybrany na posła Rzeczypospolitej Polskiej, startując z dość odległej 12 pozycji na liście. Myślę, że połowa kadencji parlamentu to właściwy moment, aby zdać relację z tego, co w parlamencie czyniłem. Wybory to swoisty kontrakt, jaki mieszkańcy, wyborcy podpisują z politykiem, czy to z politykiem samorządowym, czy z posłem, czy senatorem. Jest to kontrakt, który opiera się na pewnym zaufaniu i relacja z tego, jak ten kredyt zaufania przez polityka jest spłacany, jest jak najbardziej potrzebna. Pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęło się w dniu 12 listopada i wówczas złożyłem ślubowanie poselskie i wówczas rozpoczęła się moja praca parlamentarna. Pracuję w 2 komisjach, Komisji Edukacji i Nauki i Młodzieży i w tej komisji pracuję także w 2 podkomisjach. Szczególnie ważna jest tu podkomisja do spraw kształcenia zawodowego, w której pełnię funkcję wiceprzewodniczącego tej stałej podkomisji. Pracuję także w Komisji Łączności z Polakami za granicą. Jestem członkiem kilkunastu zespołów poselskich i kilku grup bilateralnych. Tych, które zajmują się prowadzeniem tak zwanej polityki parlamentarnej, bo polegają na spotkaniach parlamentarzystów, czy też parlamentarzystów i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego poszczególnych krajów. I właśnie w ramach tego pracuję między innymi w polsko-gruzińskiej i polsko-norweskiej grupie parlamentarnej. Dzięki temu, że jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości, dzięki temu, że mogę wspierać rząd pani premier Beaty Szydło, mogłem głosować za tak ważnymi ustawami jak program Rodzina 500+, jak obniżenie wieku emerytalnego, jak ustawa, która sprawiła, że 6-latki mogły pozostać w przedszkolach wtedy, kiedy rodzice ich wyrazili taką wolę. Mogłem mieć wpływ na kształtowanie się minimalnej płacy w Polsce czy minimalnej stawki godzinowej za wynagrodzenie. Ale to nie tylko to jest ważne w pracy posła, bo rząd pani premier Beaty Szydło dostrzega nie tylko te wielkie problemy ogólnokrajowe, ale także dostrzega problemy
Polski lokalnej. Stąd też dzięki takiemu podejściu rządu, dzięki takiemu podejściu Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważne środki trafiają do poszczególnych województw i przynoszą wymierne korzyści, wymierne efekty dla mieszkańców. Dość powiedzieć o dziesiątkach milionów złotych, które trafiają na lokalne drogi. Przed chwilą w Kunowie z udziałem pani wojewody Agaty Wojtyszek, z udziałem pana burmistrza Lecha Łodeja mieliśmy możliwość uroczystego otwarcia jednej z takich dróg, która, jak podkreślali mieszkańcy, czekała 20 lat na realizację. I droga ta została wyremontowana w ramach rządowego programu usuwania klęsk, skutków klęsk żywiołowych. Ale tu wchodzą także środki, które idą z programu przebudowy dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Tu idą bardzo duże środki, które trafią z programu inwestycji drogowych na szczeblu krajowym. To między innymi w tym programie zostały zapisane i zostały określone środki na tak zwany piąty odcinek ulicy Zagłopy. Szanowni Państwo, praca w Sejmie, praca w komisjach, praca w grupach parlamentarnych, praca w zespołach poselskich to tylko jeden z elementów mojej działalności poselskiej. Bo przecież takim wymiernym znakiem aktywności posła jest udział w głosowaniach. I tu chcę Państwu powiedzieć, że z tego obowiązku wywiązuje się w sposób jak najbardziej należyty, bo wziąłem udział w zdecydowanej większości głosowań i ten procent obecności przekracza 99,6%. Tych głosowań było w sumie 3923. Ja wziąłem w nich udział w 3911, co pozwala mi zajmować 20 miejsce spośród 460 posłów. Ale to także aktywność w składaniu interpelacji. Tych interpelacji, którym nadano bieg, było 11. Aktywność w składaniu zapytań poselskich, których było 14. To wygłoszenie 15 oświadczeń poselskich i 77 wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu. W czasie dyskusji nad projektami poszczególnych ustaw czy uchwał Sejmu. Ta aktywność poselska to także podpisywanie się pod projektami ustaw i tych ustaw podpisałem 85. Były to różnego rodzaju ustawy, ale wśród nich chciałbym wspomnieć między innymi poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. To ten projekt, na mocy którego wielkie banki, wielkie instytucje finansowe płacą podatki, wzbogacając budżet państwa i sprawiając, że środki z tego tytułu mogą trafiać na rozwój Polski. To poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, czyli ten projekt, o którym wspominałem, sześciolatki mają prawo wyboru, czy zostaną w przedszkolu, czy pójdą do klasy pierwszej szkoły podstawowej. To poselski projekt ustaw wprowadzających ustawę Prawo o prokuraturze, która to ustawa ma za zadanie usprawnić procedowanie przez prokuraturę spraw karnych.
Także poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Słyszymy teraz, że dzięki usprawnieniu pracy instytucji skarbowych w budżecie nagle pojawiły się naprawdę duże środki, które do tej pory były bądź niepłacone, bądź też w ramach karuzeli VAT-owskich były wyprowadzone poza kraj. Byłem także inicjatorem uchwały Sejmu, uchwały poświęconej pamięci profesora Mariana Raciborskiego w setną rocznicę jego śmierci. I to był przykład tego, że w pracy parlamentarnej staram się zawsze promować swoją małą ojczyznę, zawsze wskazywać to, co dobre w naszym mieście, w naszym powiecie i w naszym województwie. Szanowni Państwo, wśród pytań w sprawach bieżących, bo pytania w sprawach bieżących są formą kontroli wykonywanej przez parlamentarzystów nad rządem i innymi instytucjami państwowymi. Wśród tych 11 pytań, które zadałem, a które sprawiają, że znajduje się też w pierwszej 20 posłów pod względem aktywności w tej dziedzinie, były między innymi pytania dotyczące likwidacji połączenia kolejowego Warszawa-Przemyśl Główny przez Ostrowiec, pytanie dotyczące przywracania posterunków policji w małych miejscowościach, bo nasi poprzednicy, prowadząc taką działalność polegającą na zwijaniu instytucji państwowych w bardzo wielu miejscowościach województwa świętokrzyskiego, również takie posterunki i komisariaty likwidowali, a obecne kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych próbuje wzmacniać bezpieczeństwo obywateli i takie posterunki czy komisariaty przywracać. I właśnie pytałem o przebieg tego procesu. Pytałem o działanie, jakie planuje podjąć Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz sadowników, którzy zostali dotknięci w kwietniu i w maju w tym roku klęską przymrozków i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Oraz pytałem o sytuację grup producenckich, które funkcjonują w obszarze właśnie rolnictwa czy przetwórstwa rolnego, a które to grupy w znacznej części znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej poprzez nieprzemyślane działania ich władz. Staram się na bieżąco reagować na tą sytuację, która ma miejsce w naszym województwie czy w naszym kraju. I przykładem tego jest to, że kiedy pojawiły się głosy naszych lokalnych parlamentarzystów, iż nie mówię o powiecie ostrowieckim czy o mieście Ostrowiec Świętokrzyski, ale generalnie o województwie świętokrzyskim, bo akurat z takich głosów ze strony samorządowców powiatu ostrowieckiego czy miasta Ostrowca nie było. Pojawiły się głosy, że wbrew obietnicom środki na przystosowanie szkół do tego, iż zaczynają funkcjonować nowe szkoły podstawowe, a rozpoczyna się proces przekształcania gimnazjów bądź w szkoły podstawowe, bądź w szkoły ponadgimnazjalne typu branżowego czy ogólnokształcącego, i te głosy zostały wyrażone. Pytałem panią minister, jak przebiega proces przekazywania środków na dofinansowanie przygotowania przez samorządy placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem reformy oświaty. I muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, bo okazało się, że na terenie województwa świętokrzyskiego bardzo mało samorządów wystąpiło o środki, które miały trafić na modernizację łazienek,
wyposażenie sal lekcyjnych, przystosowanie świetlic. Natomiast medialnie z ich strony szedł taki przekaz, że oni chcieliby dostawać środki, a ministerstwo ich nie daje. Okazało się, że podstawowy problem polegał na tym, iż wiele samorządów w ogóle nie złożyło wniosków. Ale pozwoliło to wyjaśnić tą sytuację. Wśród 11 interpelacji, które złożyłem i którym nadano bieg, chciałbym zwrócić uwagę na przykład interpelacji mającej charakter nie lokalny, nie nawet wojewódzki, tylko ogólnopolski. Mianowicie interpelacji, którą skierowałem do ministra zdrowia w sprawie refundowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wszczepienia protezy mowy. Najkrócej mówiąc, procedury, które obowiązują, a przynajmniej interpretacja tych procedur jest taka, że kiedy pacjent jest dotknięty rakiem krtani i następuje usunięcie tego narządu, to można mu taką protezę narządu mowy wszczepić jednocześnie z usunięciem tej chorej. I niestety w bardzo wielu ośrodkach ten zabieg był rozdzielony, bo według informacji, które uzyskałem, Narodowy Fundusz Zdrowia refundował tylko jedną z tych procedur, jeżeli ona odbywała się jednocześnie. A żeby zrefundował kolejną, to trzeba było czekać przez pół roku. W odpowiedzi na tą interpelację uzyskałem zapewnienie Ministerstwa Zdrowia, że Ministerstwo Zdrowia wystąpi Narodowego Funduszu Zdrowia o przygotowanie odpowiednich zmian w tym zakresie, kierując się właśnie uwagami, które przedstawiłem w tej interpelacji. Wierzę, że jeśli te zmiany nastąpią, jeżeli one zostaną wprowadzone w życie, to po pierwsze skorzystają na tym pacjenci, bo nie będą musieli być poddawani dwóm zabiegom rozłożonym w czasie, tylko będzie to można zrobić podczas jednego zabiegu, a poza tym to ulegnie poprawie znacznej finansowej sytuacja choćby Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, bo właśnie Świętokrzyskie Centrum Onkologii stosowało świadomie te dwie procedury jednocześnie, kierując się dobrem pacjenta. I właśnie Świętokrzyskie Centrum Onkologii, bo takie informacje uzyskałem, pracując w społecznej radzie tej placówki, ponosiło dodatkowe, nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia koszty. Jednym z przejawów mojej aktywności są także zapytania poselskie, których było 14. I chciałbym Państwu przedstawić tylko kilka z nich. Mianowicie Ministerstwo Rozwoju pytałem o to, jak przebiegają prace nad rozpatrzeniem wniosku o zmianę granic specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice, bo przecież to właśnie strefy ekonomiczne były tym miejscem, gdzie można było przyciągać inwestorów i wszelkiego rodzaju opóźnienia w tym zakresie utrudniały sytuację inwestorów, ale także utrudniały sytuację lokalnych samorządów. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieją problemy z interpretacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bo często inaczej zapisy tej ustawy interpretują urzędnicy, a inaczej inwestorzy, zwróciłem się z takim zapytaniem o wyjaśnienie rozbieżności w tych interpretacjach
Po uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie przekazałem ją zainteresowanym stronom i to ułatwia już w tym momencie pewne działania, które są prowadzone przez naszych lokalnych inwestorów, bądź też te osoby, które chcą budować tutaj swoje własne domy. Ciekawą formą pracy parlamentarnej są oświadczenia poselskie, których wygłosiłem 15 i te oświadczenia poselskie także staram się wykorzystywać do promowania środowiska lokalnego, pokazywania to, co dobre, wyrabiania takiej dobrej marki Ostrowca, powiatu ostrowieckiego czy województwa świętokrzyskiego. Kilka przykładów. Oświadczenie w sprawie drugiej edycji pikniku Renesans Inteligentnych Zawodów, w sprawie 400-lecia Poka Medulskiego Zespołu Klasztornego w Rytwianach, 415-lecia Sandomierskiego Kolegium Gostomianum, ale także w sprawie jubileuszu 60-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Ostrowcu. W tych oświadczeniach zajmuję się także sprawami ważnymi dla mieszkańców i między innymi w jednym z oświadczeń poruszyłem sprawę problemów, jakie mieszkańcy Klimontowa mają na skutek przejeżdżania przez nich miasto ciężkich samochodów, które naprawdę nie dość, że są uciążliwe dla życia mieszkańców, to jeszcze powodują wymierne straty, bo tam ulegają zniszczeniu budynki, na skutek tego ruchu pękają. Zresztą sprawę tą staramy się tutaj w biurze na bieżąco prowadzić i wierzę, że te zapowiedzi, które padają ze strony władz sejmiku i samorządowego województwa świętokrzyskiego zostaną zrealizowane. Szanowni Państwo, te wszystkie działania, o których mówią, mają często bardzo wymierny i konkretny charakter. Tu chciałbym podać przykład tego, że głosując za programem Rodzina 500+, sprawiłem, że do mieszkańców naszego województwa napłynęły w ciągu tego okresu od kwietnia do października, od kwietnia 2016 do października 2017 roku setki milionów złotych, że dzięki temu mogła zmniejszyć się sfera ubóstwa wielu polskich rodzin. Proszę wyobrazić sobie, że w przypadku Ostrowca Świętokrzyskiego jest to kwota ponad 52 milionów złotych. Te pieniądze nie tylko sprawiają, że rodziny polskie przestały być biedne, że sfera ubóstwa się zmniejszyła, ale także one pobudzają polską gospodarkę. W przypadku gminy Bodzechów było to 12 milionów. Gminy Ożarów w powiecie opatowskim ponad 11. W przypadku gminy Bogoria w powiecie staszowskim ponad 10, a gminy Osiek blisko 10 milionów. Samborzec w powiecie sandomierskim zyskał również blisko 10 milionów. To pokazuje skalę tego programu i pokazuje, że naprawdę dzięki tym pieniądzom wiele dzieci z polskich rodzin nie musi martwić się o tym, nie musi martwić się tym, czy będą mogły pojechać na wakacje, czy będą musiały cały okres wakacji spędzić w domu. I to jest tylko jeden z tych elementów, dzięki programowi 500+ realizowanych. Szanowni Państwo, ale to sprawy dotyczące działalności w Sejmie. Natomiast staram się być bardzo aktywny także na terenie naszego miasta, powiatu i województwa.
Stąd też podejmuję szereg działań, szereg przedsięwzięć na rzecz mieszkańców o bardzo różnym charakterze. Konkurs o Józefie Piłsudskim, który realizowałem w tym roku, a który spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem. Organizowanie wycieczek dla mieszkańców naszego miasta, powiatu do Sejmu. Sejm zwiedzili choćby członkowie Polskiego Związku Niewidomych, młodzież z Młodzieżowej Rady Miasta w Kunowie, drużyna piłkarska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 i wiele, wiele innych osób. Rozpocząłem cykl spotkań w ramach takiego hasła Porozmawiajmy o Polsce i w ramach tego cyklu odwiedził Ostrowiec pan minister Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także poseł Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych. Wszechlica Sejmowa z mojej inicjatywy zorganizowała konkurs wiedzy o Sejmie w gimnazjum w Ćmielowie. Staram się finansowo wspierać wiele inicjatyw, między innymi festyny osiedlowe, zawody sportowe, festyn w parafii świętej Jadwigi, przedsięwzięcia organizowane przez nauczycieli ostrowieckich szkół, choćby przez publiczne gimnazjum nr 1 i publiczne gimnazjum nr 3, ale także wiele imprez, które odbywają się poza Ostrowcem, w powiecie opatowskim czy sandomierskim. I tutaj podam przykład wsparcia dla turnieju w Garbowie, turnieju, którego patronem jest Zawisza Czarny. Staram się o to, aby mieszkańcy Ostrowca czy władze samorządowe miały ścisły kontakt z władzami rządowymi. Stąd też choćby wizyta pani minister Józefy Szczurek-Żelazko, która odwiedziła Ostrowiec na moje zaproszenie i z mojej inicjatywy i która między innymi spotkała się ze środowiskiem pielęgniarskim. Spotkanie to organizowałem we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości. Z mojej inicjatywy w Kielcach, w Krajowej Izbie Administracji Skarbowej odbyło się spotkanie z zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej, panem ministrem Pawłem Cybulskim. To też był efekt ścisłych kontaktów z wyborcami. To też był efekt tego, że kiedy świętokrzyscy przedsiębiorcy wskazali mi na ogromne problemy, które mają w związku z konsekwencjami umów podpisanych przez nich z firmami outsourcingowymi oraz że sytuacja ta grozi im firmom zapaścią, a być może upadkiem, zwróciłem się do pana ministra Pawła Cybulskiego o przyjazd do naszego województwa i liczne grono przedsiębiorców wzięło udział w takim spotkaniu. Szanowni Państwo, wspieram ochotnicze straże pożarne, te samochody, które trafiły do Bałtowa. Bałtowa od wielu lat zabiegającego o to, żeby istniejąca tam straż pożarna miała czym się posługiwać. To także efekt mojego współdziałania choćby z panem radnym Hubertem Żądło, który wspólnie ze mną o takie samochody zabiega. Muszę wskazać tutaj także na takie elementy jak udział i wsparcie szeregu akcji charytatywnych, kwesty na hospicjum, kwesty na ekshumację żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, które organizuje Fundacja Łączka. Wsparcie dla Szlachetnej
paczki. To tylko niektóre z tych elementów, które chciałbym wskazać. Wspieram lokalnych artystów, między innymi pana Aleksandra Salija, pana Tadeusza Kurka. I choćby taka rzecz może interesująca i istotna, mianowicie do bibliotek na terenie naszego powiatu, Biblioteki Miejskiej Publicznej, Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, innych bibliotek szkolnych, przekazałem kilkadziesiąt egzemplarzy książek wydanych przez wydawnictwo sejmowe z różnych dziedzin. Dzisiejsza uroczystość w Kunowie, przecięcie wstęgi na wyremontowanej ulicy Górnej, jest jednym z elementów współpracy z samorządem lokalnym. I staram się współpracować zarówno z władzami gmin, jak i z władzami starostwa powiatowego. Z panem starostą Zbigniewem Dudą wspólnie odbyliśmy wizytę w Ministerstwie Zdrowia. Spotkaliśmy się z panem ministrem Markiem Tombarkiewiczem. Rozmawialiśmy o potrzebach Ostrowieckiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Analizowaliśmy możliwości jego budowy. Myślę, że to, iż Ostrowiecki Szpital otrzymał te środki, to taki pozytywny znak, że dobra współpraca parlamentarzystów i samorządowców naprawdę może przynosić efekt. Także wspólnie z panem starostą Zbigniewem Dudą rozmawialiśmy w Ministerstwie Sportu o potrzebach sportu ostrowieckiego. Spotkaliśmy się tam z panem ministrem Jarosławem Stawiarskim. Myślę, że kolejne lata przyniosą także i w tej dziedzinie dobre wieści. Podczas spotkania z panią minister Magdaleną Gawin, która odpowiada za zabytki w Polsce, jest także generalnym konserwatorem zabytków, wskazywałem na potrzeby województwa świętokrzyskiego w tym zakresie, na wieloletnie zaniedbania, bo przez wiele poprzednich lat naprawdę niewiele środków na remont choćby obiektów sakralnych do województwa świętokrzyskiego trafiało. Wskazywałem także na potrzeby Krzemionek, naszej perły historyczno-archeologicznej i było mi bardzo miło, kiedy wspólnie z moimi kolegami parlamentarzystami i panem starostą podczas konferencji na Krzemionkach mogliśmy poinformować o tym, iż środki z budżetu państwa na tą inwestycję w Krzemionkach się znalazły i będzie ona realizowana. Kolejnym takim przykładem zaangażowania w sprawy lokalne są spotkania odbywane z panem ministrem Adamczykiem, pokazujące potrzeby województwa świętokrzyskiego w zakresie dróg i te efekty polegające na tym, że obwodnica Opatowa, że piąty etap ulicy Zagłoby znalazły się w krajowym programie. To też przykład tej dobrej pracy świętokrzyskich parlamentarzystów. W sprawach szybszego włączania obszarów do stref inwestycyjnych rozmawialiśmy wielokrotnie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, natomiast z dyrektorem departamentu zajmującego się wdrażaniem projektu Wojsk Obrony Terytorialnej spotkałem się i rozmawialiśmy na temat włączania województwa świętokrzyskiego, w tym Ostrowca Świętokrzyskiego, w ten harmonogram działań, które mają doprowadzić do tego, że właśnie tutaj będziemy mieli zarówno w brygadę na szczeblu województwa świętokrzyskiego, a być może batalion na szczeblu naszego miasta.
Te spotkania wynikają z tego, że jestem wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Wojska i Obrony Terytorialnej. W Sandomierzu mieliśmy w pewnym momencie bardzo poważny problem, który polegał na tym, że zostało zagrożone istnienie Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu. Jako członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży miałem możliwość rozmów z panem wicepremierem Jarosławem Gowinem i efektem tych rozmów prowadzonych przeze mnie, prowadzonym przez moich kolegów, posłów z tej komisji, było to, że ta szkoła została połączona z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej działalność została uratowana. W tej chwili próbuję wspierać działania Ostrowieckiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, działania w Ministerstwie Rodziny i działania, które mają umożliwić odzyskanie przez MPK środków na PFRON, które ta firma płaci. Odbyliśmy raz z zarządem MPK rozmowy z panem ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem, wiceministrem rodziny i pełnomocnikiem rządu do spraw PFRON-u. Spotkaliśmy się z szefem PFRON-u. W tej chwili trwają analizy prawne, bo niestety jest to bardzo skomplikowany problem prawny, ale być może uda się tej spółce pomóc. Szanowni Państwo, pobieżnie przedstawiłem to, co robiłem w tym ostatnim okresie 2 lat. Trwało to dość sporo, ale naprawdę był to tylko wyciąg tych rzeczy, które wydawały mi się najważniejsze. Natomiast teraz chciałbym jeszcze 2 zdania powiedzieć o tym, co chciałbym zrobić w najbliższym czasie. Po pierwsze, chciałbym zaprosić mieszkańców Ostrowca na kolejne spotkanie w ramach cyklu Porozmawiajmy o Polsce. Spotkanie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia o godzinie 16:30. W sali konferencyjnej Delegatury Solidarności w tym budynku, gdzie znajduje się Biuro Poselskie Senatorskie. Moim gościem będzie pan poseł Jarosław Krajewski, członek Komisji Śledczej do spraw Amber Gold i będziemy mówić o państwie teoretycznym na przykładzie afery Amber Gold. W miesiącu grudniu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaproszę do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Dziękuję Ci za niepodległą, dziękuję Ci za Polskę, list do”. Ten konkurs będzie wpisywał się w cykl imprez organizowanych w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbywał się będzie pod honorowym patronatem pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. I będzie polegał na tym, że uczniowie będą mogli napisać list bądź do kogoś bliskiego, być może do dziadka, pradziadka, który był legionistą, który był powstańcem, a być może do postaci historycznej, marszałka Józefa Piłsudskiego, do Romana Dmowskiego, być może do ucznia lwowskich szkół, który jako lwowskie orle brał udział w walkach o Lwów, czy do innej osoby. I taki list w zaadresowanej kopercie, naklejonej, na tej kopercie naklejony będzie znaczek, uczniowie będą wysyłać do współorganizatora tego konkursu, jakim będzie Liceum Katolickie imienia księdza Infuata Marcina Popiela.
Planujemy rozstrzygnięcie tego konkursu w miesiącu październiku i zasady regulaminowe ogłosimy wspólnie z przedstawicielami szkoły w grudniu, wtedy kiedy już zainaugurujemy jak gdyby oficjalne obchody tego roku. Wtedy będziemy mogli okazję także poinformować Państwa o innych patronach, o sponsorach. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rzecz. Kolejną informację, którą chciałbym Państwu przekazać, to to, że moje biuro prawne będzie udzielało porad prawnych tym osobom, które brały udział w Marszu Niepodległości, które nie mają nic wspólnego z garstką osób nierozsądnych, wznoszących tam hasła, które nie powinny tam padać i które poczuły się dotknięte tym, iż określono ich mianem faszystów czy wręcz nazistów. Także wszyscy ci, którzy będą chcieli z takiej pomocy prawnej skorzystać, będą mogli się do mojego biura zgłosić i tutaj będą mogli takie wsparcie prawne uzyskać. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie chciałbym zaprosić wszystkich samorządowców do konsultacji projektu zmian w kodeksie wyborczym, które zostały złożone przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości do laski marszałkowskiej i służę swoją osobą, zapraszam ich do biura. Być może dzisiaj jeszcze roześlemy zaproszenia imienne do radnych, przewodniczących rad, wójtów, burmistrzów, prezydenta samorządowców, ale myślę, że to kwestia czasu i pewnych spraw technicznych. Jestem otwarty na te konsultacje społeczne, jestem dostępny, także tu nie będzie najmniejszego problemu, jeśli te osoby będą chciały przekazać swoje uwagi na temat tego projektu. Szanowni Państwo, tyle z mojej strony.